Jaki browar? Nie, Christopher. Ciekawe. Christopher, teraz wygrałeś właśnie Battle Royale. I nie wiem, czy dostałeś Pokémona. Chyba powinien dostać losowego Pokémona, ale widzę, że nie. Nie dostałeś nic. Kurczę, tak ustawiałem fajnie, żeby. Powinien dostać losowego Pokémona teraz. Za wygranie Battle Royale. Czekaj. Weź tam zobacz. Czekaj, ja tylko zobaczę coś. Nie no, mistrz, proszę dostać. Teraz go przy... Co tutaj się udało ustawić? Nie, niby w porządku jest, kurczę, nie wiem, czy on to nie działa. 20 sekund, no dobra. Kurde, jest z drugiej ligi. Mbappe jestem, zaskoczył mnie, że tam jest Mbappe. Przedni mecz miałem ciężki strasznie. Jeszcze ten, odpalimy jeszcze raz tego Battle Royale'a. Nie wiem, dlaczego się nie... Nie sprawdziłem, może tam... Nie no, nie dostajecie. Bo powinno być tego... Komunikat, że... Daje coś tam.
Albo może wiem, bo jeszcze coś jedno miejsce chciałbym ustawić. Dobra. To może nie, niekoniecznie tu będzie. Jeszcze jest jedno miejsce. Tam jest ten Haaland głupik. Nie lubię go. Chuj. O ty. No, Grimaldo wstawaj, trzeba wrócić. Przewagę Maliszewną teraz puści środkiem. No tak. No tego Mbappe to już nie dogoni. Spokojnie. No, Christopher, wygrałeś? Nic? Dobra, jeszcze coś sprawdzę. Jeszcze jedną rzecz. Alant? Nie, tutaj Nesta pilnuje. Ale w końcu mi... Parę dobrze kimś się... Ale ładnie by strzelił. Jakby strzelił, bym super gol był. No ciężki przeciwnik był. Pięknie Tadić w obronie. Dobrze Tadić. No nie tak, panie. No ale mnie zrobił tutaj. Kurde. Się ustawię, blokuje mi wszystkie podania w sumie. No patrz, jeszcze wyciągnę. Dobrze, dobrze. Ale wyczuł mnie teraz. Teraz to należy się brama za to. Bardzo dobrze mi wyczuł. Już czekam na podanie w sumie. Jezu, co to za podanie było?
i Fuchs. Tutaj dobrze idzie. Ciężki mecz. No moi na razie odpoczywają może, nie wiem. Ja pierdziel, jaki Fuchs, w ogóle Fuchs akcja była. Wrócił się, bro. Masz ty. To jakiś pora gra. Misio. Misio.pl. Jak to ładnie zrobił Grimaldo, ale brak prawej nogi, nerwy, panika i był zaskoczony, przytłoczony tą sytuacją. Pilnuje ten Van Dijk. To jest koń, to jest koń. Robi robotę ten Van Dijk. Cały czas siedzi tam w środku. W polu karnym. Nie da mi nic dorzucić piłki żadnej. Wyjści wszystko jak leci. Ładnie to zrobił. No, koleś dobrze gra. Misio. Misio 9.pl. Dobrze gra.
Może teraz wszystko all in iść. Mbappe tam na skrzydło. Dobrze, wyszliśmy z tego. Spalony? Nie, nie. Dobrze. No i Dzeko. Musisz, Dzeko. Ale znowu prawie zamknął to. Jego obroń zagrają w obronie. No masakra, bardzo dobrze grają. Nie mam mowy o jakimś tym błędzie w obronie. Masakra jego obrońcy grają. No jeszcze mi zabrał. Van Dijk musi z tym techlakiem małym. Dobrze. No nie, no tutaj Tadić najgorzej. Gorzej nie można było zagrać. Znowu błąd Tadicie. No to jest jednak troszkę... Troszkę chyba jest za mocny dla niego przeciwnik. Sytuacja bramkowa. Krzysztofer, sytuacja bramkowa. Nie wiem, czy Chalonogle jeszcze gra. Ale puścimy mu szczura. Nie, nie gra. Bez jaj. Ciągnęli go. No nic. Dobra, i tak będzie strzelał. Armand. Co nam pozostało? Bawmy się. Bez tego strzała na kloszota to ciężko. Ale śpiło. Jezu, udało się, jaki fuks. Wypali chłopaki, wypali. Dobrze. No ale to mogłem już walić na pałę do przodu, bo to zaraz będzie z takiej akcji w ogóle brama. Wypad. Pięknie. Spalony? Nie było. Dobra, wygraliśmy. W ciężkim boju. Ciężki bój. Sprawdzę się tego.
Gentleman in the mix. Do piwerka. No to będzie do ogarnięcia chyba, bo nie wiem, co to mogę zrobić. Ten koleś dobry grał. Nasz chłopak. Druga liga. Waper jesteś? Cześć, Wida. Dobrze idzie. Wszystko wygrane. 5 chyba meczy, czy 6. Wszystko wygrane. A co tam się dzieje u Galaktycznego, że u niego tyle ludzi ogląda? To jakiś turniej tam jest? Mówię, że mnie nie ma na turnieju, nie? Wszystko dobrze idzie u mnie. No, bo tam widzę, wiesz, tam ponad 120 osób oglądam. Już przecież jakiś może turniej grają chłopaki.
Kurwa, mogę strzelać. Ja pierdzie, jakie podanie. Alba, wszedł na boisko, chciałem, żeby troszkę sobie pograł. Nogi rozprostował, a on takie miłe rzeczy robi. No. No może teraz? Kurczę, kryje dobrze. Kubaniec. Masz to było do przewidzenia. Nic. Nie wiem, w której ligi ten koleś nawet jest. Kryje tak mi dobrze, że ma sakrę normalnie. Jakieś, nie wiem, indywidualne krycie mam czuć, co? Tak blisko stoi. Mi ściąga. No, ale źle przyjął. No, faul, no nie było znowu. Ale szpiłem mu drogę dał. Czekaj, taki strzał.
O nie. No nie, no panowie, panowie. No głowa miała być. I'm Gio Blessed. Kogo on tam nie kryje mi? Wszystkie mi kryje. Coś to bardzo dobrze kryje. Rogła nie potrafił rzucić. Ciężki mecz, bardzo ciężki. No i ma mnie chyba. Chyba mnie ma. No teraz jest tam okazja, okazja. Ja pierdzielę. Co to strzelam? Adić. Nic dziwnego. Długo, to długo. To było. Dobrze. To masakra. Masakra. Już powinien coś tutaj łupnąć, chociaż na remis. Wybitnie nie gram, ale remis się należy, no to nie. Nasze, nasze. Nie? No jest, dobrze. No nie, no i taka kontra pójdzie. Papę. Oj, mógł złapać. Spoko, to mam spoko. No, ja nie podałem. Ja pierdzielę, myślę, że brama będzie. Taka ładna pozycja była.
No nie, jest porażka pierwsza chyba. No wygrał. Wygrał, ładnie, ładnie. Ciężki mecz był. Wysoko chyba nie jest to nawet. Lecia, minus 30. No już to 5000 się wbiło i już znowu spadłem. Kurczę, bez tego kolesia. Nic, nic, próbuję dalej. O! Mocne chłopaki. Jakie boisko gówniane. Ten mecz nie zaczął. Thank you.
Ładnie, ładnie, drogo. Rajkarda ma. O, Dzeko z tym przegrał. Z Pujolem. Dzeko 2 metry. Ale mi de Michelisa zostawił z tyłu. No ładnie, ładnie, ale go tak odstawił na 3 metrach. Mbappe szybki. Pięknie. O, nie. Aj. No znowu trójkąt? Nie, nie, tym razem kolego. Szty. Ale gra w ogóle taką piłkę jakąś kurwę, napierdala te trójkąty na lewo i prawo. Czy panika troszkę. Fuchs. Tadej, może w końcu się przydasz. No jest tam Drogba. Ja, karny. Karny. Karny, karny, karny. Przydasz Tadej w końcu. No. Poszkodowany. No, nie ruszył się, no. Zmylił mnie, zmylił mnie. Ale to tak pilnuje ten Pujol. Niski za przeszkadza kurwa. Aś ta 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 ta. Drogba musisz. Tak jest, wygrał Drogba. W końcu coś wygrał.
Ej, kolego. No nie, no nie gadaj, że to zrobisz. Zrobisz to, nie? No, znowu trójkąt ci nie wyszedł. Pośliznął się. A, no to ja spoko. Może ktoś mu zrobił rajd jakieś, wiesz? Bo tam widziałem, że też odpalił się, wiesz, że się zaczął po angielsku coś tam nawijać. Może ktoś tam dostał rajd albo coś. Bo widziałem na Facebooku, że on w jakimś turnieju będzie brał udział teraz. Nie wiem jakim. Jakiś tam turnieju ma, jak tą, wiesz, grupę galaktyczni, coś tam. Mnie nie zaprosili. No, też to widziałem właśnie. Może mu jakiś streamer taki większy zrobił rajd. No niech się źle tego rozwija. Kogo wiesz, kiedyś ja tak się przyczaję, taki zdrowie przyczajony, tych, gdy jest ukryty smog. Patrz, co mi tutaj się dzieje. Przyczaję się na niego, powiem Grzesiek, dawaj. Jakby się bardziej wytrenuje, nie? On będzie myślał, że ja zawsze taki słaby, a przyjdzie pojedynek. Bo gdzie ten Bimaj trenował, nie? O kurczę, no to nie wiedziałem, że aż tego z grubo. No, chociaż Jacko. Tadis, ja nie umiem z główki. Samotności. Dokładnie. Koi, wiesz. Tak z tym. Z Rocky Balboa, nie? No Apollo Creed mówi. Znajdź mi takiego jak się przeciwnika, który taki miałby takie przezwisko, takie fajne, ale żeby nie był znany, taki żeby zainteresować ludzi, nie? I on tak szuka, nie? I jaki ogier, kurwa. Kim on jest? A, to jakiś ten tam, coś tam gdzieś tam pracuje, nie? To nie jest bokser taki profesjonalny. Idzie sobie do czego, nie? Kurwa, taki wiesz, treningi, nie, kurwa. Chodzi co do czego, nie? Grzesiek taki rozluźniony. A kurwa, będą baty 5-0, nie? A tu kurwa, wiesz, opór na... Co jest kurwa? Z kim ja gram, nie? Fuck. Ale tak mi jakoś te wrzutki ostatnio, wiesz... Tak koleś się dobrze grają. Ten i poprzedni w ogóle ten... O nie, no nie, no nie, panowie, Nesta musi zablokować. Ależ to teraz zrypali. Kurwa, jaki fuks. No, wybij. Rzeźni, no ale nie wiem, kim on był z zawodu. Wiem, że on w rzeźni, ale on to w rzeźni robotę dostał chyba jako ekstra, nie? Nie miał tej roboty, on robił w sumie chyba... Ja wiem, że ten, że pług tuszy, ale on tą robotę później mu załatwił. Ten jego laski brady mu załatwił chyba. No wcześniej to nie wiem, co on robił. Czy od razu był w rzeźni tam pracował. No szpagier właśnie. Czy od razu w rzeźni pracował? Już nie pamiętam, wiesz. I tak wiesz, trenował trochę samotności, nie? Nikt nie wierzył w niego, to nagle wiesz, gość warunki stawia.
No co się dzieje, co się dzieje? No nic się nie dzieje, no chyba coś się dzieje. Dobrze, fair play chociaż zagrał koleś, nie? Kurwa, fair play zagrał, nie? Red Gump? Każdemu mi się podobał. Wiesz, to jest klasyka kina. Tom Hanks. Nie ma chyba takiej osoby, której wiesz, by się nie podobał. Dużo ma, Tom Hanks strasznie dużo filmów ma. Boże, no co ty mi zrobiłeś tutaj, jakieś puściłeś szczura. Zielona Mila, czy tam nawet wiesz, chociażby z tym pilotem, co podejrzany, znaczy podejrzany był. Patrz, teraz jaka brama będzie, to jest Czachanoglu cały. Połowa, dobra. Dużo, dużo filmów ma. Ten nawet Castaway, Poza światem. No dokładnie, no zobacz jakie to są tytuły. Tu. Ostatnio byłem na Awatarze w kinie z żoną. Mi jedynka w ogóle bardzo się podobała. Dwójką też byłem zachwycony. O, głębokie gardło 2. Ile to ma lat już? 20? Nie, no z 30 przecież. Wygrał, wygrał, nie? Ktoś mu tam podarował. Dobra, troszkę go wymęczyliśmy, to zwycięstwo. Maj. Jej. Nie wiem, czy sprzedał, czy nie. Lubię tego Kornackiego na YouTubie oglądać, wiesz? Adama, jeśli chodzi o auto. W ogóle ja jestem fanem terenówek. Teren wizji też nie, ale Kornackiego lubię, bo teraz on ma taką serię, wprowadza. Gdzieś kupił takiego Hammera H1 i chce go robić. Okazuje się, że kurwa kompletny trup. Brama siedzi, wszystko siedzi i po kolei. I to kurwa taką kasę musi wypierdolić. Ale też jestem fanem, wiesz, w ogóle terenówek. Ostatnio oglądałem na tym, ale go zrobił, nie faluj. Ostatnio oglądałem na aukcji, znaczy nie wiem, takie Allegro norweskie, terenówki same, Hammery i widzę tam zawsze wiesz, ten Hammer H1 stał chyba jeden czy drugi, ale... Około 1 000 000 koron chcę. 1 000 000, 1 000 000 koron. Trochę dużo. A tak to będzie teraz kosztować. Lubię, wiesz, strasznie lubię terenówki, ale to się trochę sparzyłem, bo... Miałem, wiesz, Hyundai Santa Fe, 2008 rok. I później zachciało mi się offroadu. Znaczy terenówki. Kupiłem Pajero Sport. Ale nie znałem się kompletnie nic. No tam wiesz, rama zgnita. Ja go wiesz, w sumie chciałem tutaj w Norwegii robiłem, wiesz, kupę pieniędzy włożyłem. Kurwa, taki wiesz, biznes po chuju zrobiłem, że masakra. No i sprzedałem, wiesz, udało mi się sprzedać, ale w sumie tak sprzedałem, że straciłem raczej na tym. Ależ ładna piła. Straciłem na tym, no i kupiliśmy Range Rovera. No to ja mam coś podobnego, teraz ci powiem. Kupiliśmy Range Rovera. Znaczy ja chciałem Range Rovera takiego, wiesz. 2008 Supercharger, 400 konny, 4.2 V8. Zajebisty wóz. No ale w międzyczasie gdzieś się pojawiła opcja, że kup na domu, nie? I trochę ten kredyt na tego Range Rovera nam ciążył. Nie sprzedaliśmy Range Rovera, w sumie rok go sprzedawałem, bo ciężko sprzedać było, wiesz. Cena była wysoka za paliwo. On sobie lubiał tak przypalić z 20. Lekko. No i Range Rover, nie? A Range Rover wiesz jak się kojarzy. Z poprawami w ogóle, ale to silnik był najlepszy z możliwych. 400 koni pod maską. To pierdolę dziko. 6,5 do setki miał chyba. 6,5 do setki miał, a ważył prawie, wiesz, 2 tony 700.
Czołg. No i wiesz, w sumie rok go sprzedawałem, zanim się chętnie trafił. Musiał się trafić taki, wiesz, w sumie koleś, fanatyk raczej, raczej było ciężko takie auto sprzedać. No ciąż było, nie? No i mówię, kurde, sprzedaliśmy go. I w sumie kupiliśmy jedno auto elektryczne dla mojej żony. To tutaj jeździ na wiosce Nissan Leafa. No ja drugie wziąłem sobie takie do roboty Toyota Avensis 2008. Tam 2.2 chyba diesel jest. I ja zadowolony jestem. Taki, wiesz, nic specjalnego, taki, kurwa, wiesz, można powiedzieć, typowóz. Ani. Ale wiesz, ale jeździ, nie? A czy to z autem coś ma wspólnego? Nie bardzo. Patrzę na te tutaj w Norwegii.